Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym materiale z gry Mass Effect 3 tryb kooperacji. Na wstępie wchodzimy w postać. Mamy punkty mocy do rozdania. Więc zróbmy to. Na pewno tutaj. Co bym chciał zainwestować? Premia do obrażeń w walce wręcz? Nie, dziękuję. Nie biorę w walce wręcz, bo nie podchodzę na bliski dystans. To jest tak naprawdę ostateczność i wolę nie ryzykować. Kroganin to jednak coś innego, bo on to tam jest bardziej takim tankiem, w miarę żwawo się rusza i tak dalej, więc zdrowie i tarcza jak najbardziej. I jeszcze tutaj obrażenie w walce wręcz nie, zmniejszenie opóźnienia regeneracji tarcz, o, jak najbardziej. Dobra, i czekamy na ostatnie i tutaj również wtedy pójdziemy w zdrowie i tarcze. Ale do tego jeszcze troszeczkę czasu potrzeba. Dobra, wchodzimy w ekwipunek. Pociski się kończą powoli, więc za chwilę wejdziemy jeszcze do sklepu. Ale jak już tu jestem, to rozdamy jakieś boostery. Misja fazowa, wybuchowa. Szczerze mówiąc, wezmę Kryo. Do tego to zrobimy w ten sposób, że zrobimy wybierając to. No bo z jednej strony mógłbym do karabinu zwykłego. Chociaż dobra, niech będzie drugiego poziomu. I tutaj premia do niemocy nie, bo to tak naprawdę niewiele używam. Ogniwa zasilające tarcze. Dobra. I teraz idziemy do sklepu. Kupię dwie skrzynki. Jedna to na pewno będzie związana z wyposażeniem typu amunicja, wyrzutnie rakiet, medziżele i tak dalej. Pakiet arsenału. Nie, potężny pakiet wyposażenia. Kup za kredyty. Dobra. Są pociski. Jest impreza. I chciałbym jeszcze pakiet rezerw. Zobaczymy, może jakaś postać wydropi. Wyrzutnia jak najbardziej się przyda. O, nowa postać. Infiltracyjna przymierza. Ciekawe. I do adepta. Szkolenie postaci. Nice. Cieszę się, że jest nowa postać. Ogólnie cały czas poluję na tego. Behemota. To jeszcze może jeden pakiet wyposażenia. Tak po prostu. Pociski te sprawy. Dobra. Ile tego jest? Dobra, może być. Można zaczynać. Zrobimy. Zrobimy, no właśnie, co zrobimy? Niech będzie złoto, spróbujemy. Przeciwnik dowolny, lokalizacja dowolna. Szukaj. Czekamy chwilę. Dobra, mamy. Ładuje się. Ciekawe, jaki etap rozgrywki. Mam nadzieję, że nie za późny. Jakiś wczesny, początkowy. Nie, autorcenie połączone z grą. Dobra. Teraz pytanie, czy mój ekwipunek nie przepadł? Bo
z tego co wiem, to się czasami tak zdarza, ale nie, na szczęście. A czasami tak potrafi być, że ekwipunek przepadnie, jest jakby już wykorzystane i koniec. Co jest? To jest ciekawe. Szuka czy wraca do menu? Jeszcze raz. Dobra. Fajnie, jesteśmy w lobby, przynajmniej wiadomo, że będzie od początku. No ja mam, jestem gotowy, mam wszystko poustawiane. Zobaczmy, co mają towarzysze. Okej. O, super. Będziemy mieli pełen zestaw graczy. Pełną ekipę. Fajnie. Czekamy tylko na ich potwierdzenie gotowości i startujemy. 19 poziom, 20, ja 19, 20, no spoko. Lokalizacja baza sztylet, przeciwnik Cerberus, wyzwanie złoto. Hala, pierwsza. Włączamy systemy i lecimy. Ktoś tam szarżuje tą stronę. W ogóle tak nie wiem, przyzwyczaić się do ich stylu rozgrywki, bo niektórzy na przykład trzymają się w grupie i gdzieś tam po prostu powiedzmy kampią, a niektórzy mają tak, że raszują cały czas i są wiecznie w ruchu. Z moją postacią to trochę tak problem, żeby jednak być tak ciągle w ruchu, bo jest dość ociężała i powolna. Spoko. Kolejna fala za nami. Idę po granaty. Słyszę Atlasa. On jest nade mną. Koleś, z tego co się orientuje, akcje.
to. Kolejne. Pomoże. Jest pomoc, dziękuję. O kurde. O shit. Dobra, rozwaliła. Ładnie. Co trzeba rozwalić? Trzeba go rozwalić. Dobra, pięty. Plecy, plecy, plecy. Dobra. Dobra, misja zakończona. Tak myślałem, że jest nas trzech, bo ten, jak mieliśmy w pełnym zestawie, to chyba o, ktoś dołączył właśnie. Zawsze takie ścięcie, to znaczy, że ktoś dołącza do rozgrywki. Ktoś wyszedł do gry, gdy zaczęliśmy rozgrywkę i... Ktoś inny dołączył, ale niestety się nie ruszał. Nic nie robił. Gdzie jest róg na dole? A zdjęty. Nie widzę. Przez tą burzę piaskową jest naprawdę ciężko coś dostrzec na większą odległość. Zdjęty. To coś. Wrażenie, że to ten sam gracz, który nie grał, wrócił znów do gry. Może ma jakieś problemy z internetem albo z komputerem czy coś. Ktoś to wie. Kurczę, to bolało. A więc jeszcze jeden.
momenty. No i ładnie, mamy to. Granaty. O kurczę, odzyskiwanie obiektu. Ciężka sprawa. Mieczem jest niebezpieczna. Teraz już mogę wstać. Ja nie umiem biegać szybko z paczką na plecach, jak już to zawsze powtarzałem. Mamy to. Tak, nie wiem, mam wrażenie, że było dziwnie i koślawo, ale... Najważniejsze, że wyszło. Mamy przeładować. Lipa
zużyłem wszystkie apteczki, z którymi mogę sam się podnieść. Więc jeśli teraz padnę przykładowo w fali ewakuacji, to nikt mi pod nim się poleży. Wiedziałem, że to pójdzie we mnie. Już myślałem, że się pocisk szykuje. Leżysz. Wstajesz. Ła. Dobro. Dobra. Mamy go. No i ładnie. Amunicja potrzebuje... Dalej. Zrasp się. Kurczę, dobra, jest. Na nie to dobre jest strzelba. Duża siła. Spory zasięg rażenia. Dobra. Serio, dwa atlasy, jeden dostał, drugi przeżył.
Kurczę, skąd dostałem? Pomoże ktoś? Ratunku. Jest. Super. Dziękuję. Nie przepadam za tym. Mnie wykończyła. Kurczę, ale nie fartno. No, liczę na was. Kurczę. On pewnie już też nie ma apteczek. Na fula. Ciężko, no nie dziwię mu się, bo tak naprawdę wszyscy w tym momencie są totalnie skupieni tylko na nim. To już jest po wszystkim. Szkoda, no ale niestety wielokrotnie użył apteczek i zrobił co mógł. Szkoda, no ale tak bywa. Czasem się wygrywa, czasem nie. Czasem wychodzi, czasem nie. Mi się trudno, ale było fajnie, intensywnie. Wszyscy biegali, dużo robili. No ja niestety trochę mniej, ale też moja postać nie jest tak mobilna. Więc z tego miejsca dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To była gra Mass Effect 3 Tryb Kooperacji. Trzymajcie się. Cześć.